Otwieram 21. sesję Rady Gminy Kruszyna. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że jest obecnych 14 radnych i że sesja jest prawomocna. Serdecznie witam panią wójt Jadwigę Zawadzką, panią sekretarz Małgorzatę Wierzbicką, panią skarbnik Ewelinę Kokot. I serdecznie witam was, państwo radni. Witam panią Grażynę, która obsługuje nam sesję. I przechodzę do porządku dziennego. Porządek dzienny, żeście państwo wszyscy otrzymali. I proszę, przechodzę do głosowania nad porządkiem dziennym. Kto jest za przyjęciem takiego porządku, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Ja mogę jednak głosować, jestem za. Tak. Dziękuję. Poczekamy na wynik. Pani Grażyno. Radny Marek nie zagłosował, radna Wiesława i radna Elżbieta Jacek. Grażynka, ale ja nie mogę włączyć na głosowanie. No ale... Musisz sobie... Przepraszam. Też się sesję masz załączoną? Sesję. Mam załączoną, ale nie mogę... Marek, ja mówię. Mówię, że nie mogę w nią wejść, mam ją załączoną. No. No. No i nie widzę jej. No to jak masz załączone, jak jej nie widzisz? Mi też się wyłączyło. Widzę tylko raz, Marku. Drugi raz musiałam wejść, normalnie wejść w posiedzenie i wtedy zagłosować. Jak ty, jak mówisz, że co? Musiałam jeszcze raz drugi raz w sesję musiałam wejść i dopiero mogłam zagłosować, bo też mi znikło. Nie słyszę cię, Marku. Włącz kamerę, bo cię nie słyszę. Słuchajcie państwo, nikt nie mówicie wszyscy. Jak już... Ja sesję nie mogę wejść, nie wiem dlaczego. Drugi raz wejść w sesję. Otwórz od nowa sesję. Jest. Pani Wiesławy tylko nie ma głosowania. W ogóle pani Wiesia jest? Była. Była, rozumiem, tylko czy jest, czy jej się gdzieś to łącze nie urwało, nie? Ostatnio była, czy dzisiaj to nie widziałem. Była dzisiaj i była. Dwa razy nawet. To co, panie przewodniczący, zapisywać głosowanie? Bez jednego głosu? No zapiszemy, to proszę państwa tak, jak pani Wiesi się łącze zerwało, to trudno. Zapisujemy głosowanie i przechodzimy do następnego. Proszę pani Grażyno. Zapisane. Za jest 13, wstrzymujących się 0. Brak jednego głosu, jedna osoba nieobecna. Stwierdzam, że porządek został przyjęty. W punkcie trzecim mamy podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Jest to uchwała, zresztą państwo na komisjach byli zapoznani z tą uchwałą. Myślę, że pytań nie będzie. Są pytania? Nie ma. Nie ma. Dziękuję. Przechodzimy do czytania uchwały i do głosowania. Jest to uchwała numer 21, /154/2020 Rady Gminy Kruszyna z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. I tu jest podstawa prawna, pomijam podstawę prawną. I paragraf pierwszy to jest określa się wysokość rocznych stawek podatkowych. I paragraf drugi jest traci moc uchwała Rady Gminy Kruszyna z dnia 4 listopada 2020 roku w sprawie określenia stawek podatkowych
Paragraf trzeci to jest wykonanie uchwały, powiada się wójtowi gminy Kruszyna. Paragraf czwarty, uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Proszę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę Pani Wiesławy. Wychodzi na to, że chyba to łącznie się urwało na zawsze. Albo dzisiaj na czyli to. Zapisać, tak? Tak. Proszę bardzo. Za jest 13 radnych, wstrzymujących jest 0. Brak jednego głosu, jeden nieobecny. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. W punkcie następnym mamy wprowadzenie zmian do wieloletniej prognozy finansowej gminy Kruszyna. Prognozę żeśmy omawiali na komisjach. Czy są jeszcze pytania? Nie ma. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Czytam uchwałę. Uchwała numer 21, łamane przez 155, łamane przez 220 Rady Gminy Kruszyna z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kruszyna. Podstawa prawna, to jest na podstawie artykułu 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rada Gminy Kruszyna uchwala, co następuje. Załącznik numer 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kruszyna uchwalonej uchwałą numer 12 łamane przez 93 łamane przez 2019 Rady Gminy Kruszyna z dnia 18 grudnia 2019 roku przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w 2020 do 2023 roku przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Przyjmuje się dodatkowe objaśnienia przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kruszyna w załączniku numer 3. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. I paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem takiej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę Państwa, głosowało 13 radnych, za jest 12, przeciw 0, 1 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. W związku z tym, że program naszych obrad żeśmy wyczerpali, zamykam 21. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kruszyna. Dziękuję Państwu i życzę przyjemnego dnia i żebyście zdrowi byli. Dziękuję. Dzięki. A teraz pomachajmy. A można pytanie zadać już poza sesją?